Adamu. Wracamy do Prosto z kadru i do kolejnego komiksu, który bym wam chciał przedstawić i albumem tym, który jest prawdopodobnie najtrudniejszym komiksem do wyszukania przez wyszukiwarkę internetową, czyli rozmówki polsko-angielskie z kultury gniewu. Dlaczego, tak ktoś pewnie teraz zapyta, dlaczego mówię o komiksie, który wyszedł już dobre, o mój Boże, to już 5 lat temu było, o komiksie, który wyszedł 5 lat temu, a mianowicie dlatego, że album ten został wznowiony jakiś czas temu. Wyszedł właściwie do druk, drugie wydanie, które ma inną oprawę, to znaczy ma inną okładkę, tylnią okładkę, inny grzbiecik. No i ma też troszeczkę kilka dodatków i kilka zmienionych małych detali, o których powiem za chwileczkę. Z tego co pamiętam, swego czasu chyba Filip mówił o tym komiksie w ramach audycji Prosto z kadru. No ale teraz zawsze mogę ja też kilka słów od siebie powiedzieć. Rozmówki polsko-angielskie to jest album, który został wydany jako przy wsparciu stypendium komiksowego sklepu Gildii. Chodzi tutaj też o wyniku konkursu, wyniku nagrody tego stypendium, w wyniku konkursu na najlepszy debiut komiksowy w roku 2011. Rozmówki polsko-angielskie to jest taka właśnie opowieść autobiograficzna, w której autorka przedstawia swój wyjazd za granicę, do wielkiej, wylot właściwie do Wielkiej Brytanii wraz ze swoim chłopakiem i ze wspólnym tutaj przyjacielem. No, w celach zarobkowych. Jest to temat, który i wtedy, i w sumie teraz też jest bardzo aktualny, bardzo na czasie, czyli zagraniczne wyjazdy w celach zarobkowych, żeby sobie coś tutaj troszeczkę podbudować budżecik, no bo za granicą płacą lepiej niż u nas i tak sobie właśnie wylatują z takim zamysłem, z takim nastawieniem i cały album właśnie no streszcza tutaj ten cały pobyt, gdzie obserwujemy, jak wszystkie postaci trafiają do różnych miejsc pracy, mają różne obowiązki, no i też pokazywane są miejsca, w których przebywali, w których nocowali i no nie jest nudno, to mogę wam na pewno powiedzieć, nie jest to komiks nudny, dzieje się tam trochę zarówno takich właśnie troszeczkę niebezpiecznych sytuacji, ale na dobrą sprawę wszystko się kończy no dobrze, jest całkiem zabawnie, humoru tutaj nie brakuje. No i w sumie właśnie muszę chyba najbardziej, dlaczego ten komiks jest tak bardzo świetny w odbiorze, to chyba właśnie ta lekkość narracji, jaka tutaj w nim jest. Agata Wawryniuk, autorka tego albumu, naprawdę wszystkie sytuacje w taki bardzo swobodny sposób przedstawia. Dużo sytuacji kończy się albo w trakcie ma takich dużo zabawnych sytuacji. No i tutaj taka kreska lekka, w sensie może inaczej, kartunowa, to nie jest styl realistyczny, jest taki właśnie kartun, w takiej oryginalnej formie od autorki, co chyba właśnie w tym albumie tutaj jest to dokładnie też wspomniane, że ten styl pozwolił jej super oddawać emocje na twarzach bohaterów i no wielokrotnie to powtarzam, ja na to bardzo mocno zwracam uwagę, lubię jak autorzy pod tym kątem się bawią. No i rzeczywiście tutaj jeśli chodzi o ekspresję i ogólnie pokazywania postaci za ich pomocą, no to Agata się świetnie spisuje. Każda z postać ma naprawdę taki swój pewnego rodzaju indywidualizm, jeśli chodzi o właśnie projekt graficzny, no bo też, też kształty ludzi są w ogóle takie różne, bo na przykład jest takie postacie bardziej groźne, tak przynajmniej tutaj ja odniosłem takie wrażenie, są takie bardziej jak takie sześciany bardziej przedstawione, takie właśnie bryły. No natomiast inni bohaterowie są tak bardziej swobodnie, tak jakby więcej jest okręgów bardziej. Wszystko jest takie bardziej tutaj krągłe w tym wypadku. Powiem wam tak, ja nie miałem osobiście okazji wlecieć do Anglii, żeby rzeczywiście polecieć, zarobić i iść tak na dziko w taką sytuację, no ale miałem taki miesięczny pobyt rzeczywiście w tym kraju, stricte na praktykach, to był, wiecie, zorganizowany pobyt, więc no tutaj
nie było to takie bardzo... No wiadomo, jak ktoś pojedzie sam, wyjedzie sam, albo w mojej grupce, to trzeba sobie dokładnie radzić samemu ze wszystkim. No jak jest zorganizowany wyjazd, no to większość tych zmartwień gdzieś znika, bo już ktoś inny się tym zajął. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że tutaj też gdzieś padło, że być może ktoś może zarzucić w tym komiksie, że on tylko wzmacnia pewne stereotypy dotyczące tych ludzi w Wielkiej Brytanii, tych szefów, czy innych osób, które tam pracują. I wiecie co, no ja jak wyleciałem, to też się zastanawiałem, czy rzeczywiście te stereotypy znajdą jakieś odzwierciedlenie w prawdziwym życiu. Tak. No, naprawdę, jeśli ktoś zarzuca Agacie w tym komiksie, że jakieś tutaj stereotypy pokazuje i że to jest nieprawda, no to moim zdaniem się myli, no bo no niestety to jest prawda, ale wiecie, są takie negatywne i pozytywne, jakby, że tak pozwolę sobie to ubrać, słowa, stereotypy dotyczące Wielkiej Brytanii, no bo z jednej strony mówi się o tych takich, na przykład o tej grupie ludzi, takich wielkich, ciężkich, którym się nic nie chce i tylko narzekają, no ale też na przykład mówi się, że Anglicy są bardzo uprzejmi, przynajmniej część z nich są bardzo mega uprzejmi i są naprawdę skłonni pomóc. No ja się spotkałem i z takimi ludźmi, no myślę, że tutaj w tym komiksie tak samo jest to pokazane. No i też w zabawny sposób tu się przewijają też inni Polacy, którzy przyjechali popracować, no i to też, też myślę, że to jest bardzo dobrze pod tym kątem tutaj oddane. Ale teraz najważniejsza kwestia. Czym się różni nowe wydanie od starego? Bo tutaj myślę, że to jest kluczowe w tym odcinku audycji. Mianowicie, po pierwsze, papier jest troszeczkę lepszy, to się da zauważyć praktycznie od razu. Jest też, tak jak mówiłem, inna oprawa. Ta okładka w ogóle robi spore wrażenie, bo jest bardzo fajny sposób zaakcentowane miejsce, do którego wybierają się bohaterowie. No tutaj polecam samemu się przekonać, o co mi dokładnie chodzi. Nie chcę wam tutaj zepsuć tego odbioru. No i mamy też takie dodatkowych kilka stron takiego jakby epilogu, gdzie sama autorka jakby odpowiada na pytania od tutaj nieokreślonej osoby, gdzie też właśnie ustosunkowuje się do pewnych kwestii czy zarzutów, które padały w niektórych recenzjach czy omówieniach komiksu. No i przy okazji też dodaje kilka ciekawostek odnośnie bohaterów tej historii, co teraz się z nimi dzieje i tak dalej. I o ile w pierwotnym wydaniu mieliśmy też z tyłu troszeczkę zdjęć właśnie z tego wyjazdu autorki, one tutaj też się znajdują, ale jeszcze dodatkowo mamy dwie strony, gdzie są zdjęcia, które autorka wykonywała z tego, co rozumiem, do tego, żeby właśnie dobrze oddać pozy niektórych bohaterów. No i mamy tu jeszcze dwie strony projektów wszystkich postaci, znaczy nie wszystkich, większości postaci, przede wszystkim głównych, które występują w komiksie. Czy to jest powód, żeby kupować te wznowienie, jeśli już macie... Znaczy, czy to jest odpowiedni powód, żeby kupić to wznowienie, jeśli macie pierwsze wydanie? Ciężko mi określić. Zależy, czy wam zależy na tego typu rzeczach. Jeśli nie, no to zostańcie przy swoim pierwotnym wydaniu. Jeśli lubicie więcej ciekawostek, jeśli chcecie mieć w jednym albumie więcej informacji jakby takich bardziej z etapu tworzenia i tego, co się dzieje z bohaterami, no to będzie wydanie idealne dla was. A jeśli nie macie w ogóle tego komiksu, no to już wiecie, co możecie w najbliższym czasie nabyć. Taka jeszcze jedna fajna ciekawostka, bo na zakładkach, na okładce jest informacja taka, że gdzie autorka była w 2008 roku, czyli w tym roku, kiedy ona wyleciała do tej pracy, a na okładce, na zakładce jest informacja, co jest się obecnie z nią dzieje, czyli wtedy, kiedy komiks wyszedł, to był rok 2012. No a w nowym wydaniu ta zakładeczka z tyłu jest zaktualizowana o te 4 lata do przodu. Jest inne zdjęcie i jest troszeczkę inna informacja.
No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o rozmówki polsko-angielskie. Tak żartowałem, że to jest najtrudniejszy komiks do znalezienia w wyszukiwarkach internetowych, no bo sami wiecie, to raczej co potencjalnie wyskakuje przede wszystkim po wpisaniu tego hasła. Ja wam serdecznie polecam, żeby ten komiks przeczytać. Zdecydowanie jest on jak najbardziej dla wszystkich, a jeśli mieliście kiedykolwiek doświadczenia z takim wyjazdem zarobkowym na kilka tygodni, miesięcy za granicę, to tym bardziej musicie zerknąć i zobaczyć, czy on uderzy też w jakiś sposób w wasze wspomnienia, w wasze doświadczenia. To jest komiks naprawdę godny polecenia. Rozmówki polsko-angielskie Agaty Wawrydniuk z wydawnictwa Kultura Gniewu.